A we wszystkich, w dzisiejszym odcinku kolejny dzień zmagania z kaszką, czyli gryką. Drugi wór, ja powiedziałam w sumie sam. Pani prezes dzisiaj startuje, ja już powiedziałem, że to już nie będziemy, szkoda normalnie czasu. Szkoda czasu na to, żebyśmy tutaj dwoje siedzieli. Ja tu teraz wożę taczką, wiecie, nie chcę, chociaż można było, wiecie tak, można było turem, ale to u mnie takie zaczyna się, błoto się porobi, także tam tyle tego jest, że ja se taczko położę, tak jak chyba zostało mi ze trzy taczki. I tu chyba się w sumie ten wór w sumie cały zapełni. O, ale zaczniemy moi drodzy od drugiego śniadania, no. O. Przecież takie zawsze jest, takie byle co? No słuchajcie, no jak się je, tak się wygląda, no. O, dzisiaj powiem wam szczerze chłodniej w porównaniu do wczorajszego dnia. Wczorajszy dzień był słoneczny. No, Krzysiek, a co tam z fotowoltaiką? Słuchajcie, no, z fotowoltaiką. No, przedstawiciel się nie odezwał, bo mogłem wspomnieć w ostatnim odcinku, ale teraz mówię, przypomniało mi się. No, nie odezwał się, nie odzywa się. No, słuchajcie, jakoś to przez zimę nie będziemy tego zakładać. Na wiosnę się pomyśli, tak jak już planowałem, pierwsze zrobimy dach na suszarni, skoro wiosny będziecie to oglądać, a później będziemy myśleć, słuchajcie, będziemy myśleć nad mało firm, słuchajcie, jest tyle firm, przeliczymy, jak to wszystko będzie wychodzić cenowo, zobaczymy, może jakieś dofinansowanie, ale Krzysiek, ty nie masz szczęścia do dofinansowań, to żadnego dofinansowania pewno nie dostaniesz, może i tak jest. Nie wiem, także ja to pomalutku kończę. No i będziemy to zwozić. Słuchajcie, przyczepy już nie ma, jak widać. Przyczepy nie ma, bo już jest w tunelu foliowym. Także o, ja to już będę kończył i to wszystko będziemy, moi drodzy, ładować na przyczepę jedną siową. I w sumie przezimuje. No poczeka, to może do droższych czasów, droższych, no lepszej ceny, no. Jak teraz. Teraz w sumie cena mi troszkę nie odpowiada, ale jak to się mówi, poczekamy, zobaczymy, no. Ewentualnie to spalę, no. Suche jest, to pewnie powinno się spalić. No. Słuchajcie, a co pani prezes robi? Startuje. Zobaczymy, co robi. No. Jak Krzysiek, twoja zupka? A, ja cię kręcę. Jeszcze gorąca. Czujecie? A, ogórkowa! O, ktoś zaczyna, nie. Ktoś zaczyna coś padać? Na pewno pyli się. Prezes. O, kurczę, nie ma to jak tutaj w sortowni. I ja pierdolę. Już 450 zł leży. Kurde. Wiecie, to jest dopiero robota. Nie jakieś tam gryki, nie gryki. O. Już widzę, że tu już jest 30 kg. Tu już jest ile? A, to troszkę unosi się. Tu jest 25. No, tak jest 5 kg trzeba dorobić. O. Moi drodzy, nie ma to tamto. Ciepło. Ile to mamy? Oj, dobra, mamy też ponad 10 stopni. No. Ja, listereczki, to jest dopiero robota. Ja. Dobra, Krzysiek, ty idź do roboty, idę. To co, smacznego. No, smacznego. Zimno, słuchajcie, dzisiaj zimno i zaczyna, nie wiem czy to widać, zaczyna mi tutaj śnieżek padać, słuchajcie. Także Krzysiek, ty się weź za robotę, nie będziesz się za jedzeniem oglądał. Kurde, powiem wam szczerze, pasowałoby jeszcze przed mrozami pomyć te ciągniki. I ta lanca jest to, kurde, jakie to błoto. A lanca jeszcze jest niezrobiona, ale zrobimy też, zrobimy to razem. Mam już pewien pomysł, także ja tu szybciutko jem i zasuwam. Śnieg pada. A później to załadujemy na przyczepę. O. Piękna, słuchajcie, suchutka, piękna. Postoi na 2 lata. 2 lata. Dobrze. Thank you.
Patrzcie, jakie wory pełne prezentów! Od świętego Mikołaja! To się nie przyważy? Tam nic nie wiem, nie, przyważy to nie. Nie, nie, to co uklepywać tam. Żeby mycha nie weszła? Co? Żeby mycha nie weszła? Co? Takiego cukierka trzeba zrobić! Teraz tylko jeszcze tutaj opuścimy, żeby po prostu nie opierać na kole. I prezenty czekają. Może Mikołaj przyjedzie. Dużo zapłaci. No i super. No. Także tutaj to troszkę poczeka. Ja tu spróbuję porozsypywać troszkę tu trucizny. Tak żeby mnie tu myszy po prostu nie grasowały. Wolę tu trzymać jak w stodole, bo w stodole 100% myszy są. Pełen prezentów! Mikołaju, Mikołaju! Była biała, to teraz ubija się. Co z tymi? To na mój pogrzeb? Nie, na mój. Nie. Yeah. Tutaj rosną moje tulipany. O. Tutaj też. Słuchajcie, moi drodzy, także ja w tym odcinku kończę i do następnego. Na razie.